Od kiedy tylko zacząłem nagrywać o backroomsach, cały czas dostaję rozmaite pytania na temat tego, czym właściwie backrooms są, od czego zacząć przygodę z tym uniwersum i z tą społecznością pisarską. I cóż, chyba powinienem odpowiedzieć na to pytanie, skoro już od jakiegoś czasu głównie zajmuję się backroomsami. Zatem hej, cześć wszystkim, jestem Ondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym przygotowałem dla was poradnik dla początkujących w kwestii backroomsów. Przede wszystkim mam nadzieję, że materiał ten będzie dobrym startem dla osób właśnie początkujących, które za bardzo nie wiedzą, z czym backroomsy się je, od czego zacząć i skąd brać informacje na temat tego świata, a także właściwie o co w tym wszystkim chodzi, albo że osoby jakoś bardziej zaznajomione z tym światem pogłębią swoją wiedzę, czy coś koło tego. I tak jest, zacznijmy od najbardziej podstawowej rzeczy, czyli backrooms to fikcja. Prawda? Zatem nim zaczniemy, zostawmy już kciuka w górę pod tym filmem, aby materiał ten mógł się już gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować, a także suma na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chcemy dobić 200 tysięcy widzów do 31 października, czyli do Halloween. Wpadaj również na mojego Instagramka, linka masz w opisie tego filmu. Tymczasem proszę bardzo, moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami poradnik w kwestii backrooms dla początkujących. Zatem zacznijmy od odpowiedzi na najbardziej oczywiste pytanie. Zatem czym właściwie są backrooms i do czego ta nazwa się odnosi? Zatem backrooms, czy też plecopokoje, albo lepiej zaplecza, odnoszą się do lokacji czy miejsc, które to nie są zlokalizowane w czymś, co możemy nazwać rzeczywistością. Nie znamy dokładnego położenia tych miejsc, nie wiemy, gdzie one istnieją, kiedy one istnieją na przestrzeni lat, czasu, ani w jakiej rzeczywistości się znajdują, oczywiście o ile pójdziemy w tym tak daleko. Owe lokacje zostały uporządkowane w kolejnych poziomach, od zerowego do w zasadzie nieskończoności, bo backrooms są nieskończone. Zostały one podzielone na poszczególne grupy, każda z nich liczy w sobie 1000 poziomów, tak więc grupa pierwsza zaczyna się na poziomie zerowym, a kończy na poziomie 999. A grupa druga rozpoczyna się na poziomie 1000, a kończy na 1999. Dość prosty schemat, aczkolwiek co niektóre poziomy nie zaliczają się do owej listy. Przykładowo mamy tutaj poziomy ujemne, poziomy negatywne, które charakteryzują się w zasadzie minusem przy cyferce. Zaczynają się od poziomu o dość osobliwej nazwy, czyli od poziomu minus 0, a kończą w zasadzie... no... daleko. Ponadto w świecie tym istnieją także poziomy enigmatyczne, których zwyczajnie nie da się wpisać w jakiekolwiek miejsce na owych listach. Istnieją one jak gdyby odrębnie, gdzieś obok. Są to chociażby poziom wykrzyknik, czyli Run for your life, czy poziom fun. Co więcej, niektóre poziomy mogą mieć również swoje podpoziomy, czyli lokacje całkiem podobne do tego głównego poziomu, tylko trochę mniejsze bądź bardziej enigmatyczne, do których dotarcie jest znacznie trudniejsze. Istnieje tutaj także trochę odrębny świat w tym uniwersum, mianowicie Front Rooms, czyli nasz świat, nasza ziemia, z której to właśnie przenieść możemy się do Backrooms. Front Roomsy są tutaj określone mianem kompletnie oddzielnego poziomu. Jeśli mowa o poziomie, który zapoczątkował to wszystko, to wspomnieć należy o poziomie 0. Jest to również ten najpopularniejszy poziom backroomsów, który najprawdopodobniej widzieliście najczęściej, jeżeli tylko zastanawialiście się, czym właściwie backrooms jest. Wszystko rozpoczęło się od tego obrazka, którego historię już wielokrotnie opisywałem, w sumie wielokrotnie to bardziej dwukrotnie. Macie to w którymś z tych dwóch filmów. W każdym razie ten właśnie poziom zapoczątkował całą tę ciągnącą się w nieskończoność historię. Pokrótce jest to gigantyczny labirynt żółtych pokoi, w których światła brzęczą, ponadto dywany są tutaj dość wilgotne. Z tego poziomu możesz przejść na pierdeliard innych poziomów i w zasadzie to właśnie w tym miejscu rozpocznie się twoja historia z backrooms i twoja gigantyczna, niezwykła podróż, boso przez świat, boso przez zaplecza. Jednakże co możesz zrobić, żeby twoja podróż się właśnie zaczęła? Cóż, tutaj muszę zapoznać się z kluczowym czasownikiem wobec świata backrooms, czyli znoclipowanie, albo lepiej noclipowanie się. Tak jest, ja noclipuję się, ty noclipujesz się, on, ona, ono noclipuje się, my noclipujemy się, wy noclipujecie się, oni, one noclipują się. Ha, widzicie? Pokrótce, noclipowanie jest czymś jak gdyby grając w grę komputerową wypadasz nagle z mapy, spadasz pod podłogę albo poza ścianę. To jest mniej więcej to samo w świecie rzeczywistym. Zwyczajnie wypadasz z rzeczywistości i nagle znajdujesz się na 8 piętrze pewnego hotelu znanej marki. Tak jakby mniej więcej. Każdy poziom backrooms ma kilka wejść i wyjść, no z wejściami to trochę za wyjątkiem poziomu 0, ale pewnie też coś się znajdzie, za pomocą których będziesz mógł podróżować na kolejne to poziomy tego świata i dalej kontynuować zwiedzanie tej
pięknej krainy. No może nie aż takiej pięknej, bowiem każdy poziom jest w rzeczywistości miejscem zamieszkania dla krwiożerczych, niebezpiecznych bytów. Najpopularniejsze z nich to Smilery, Hansy, Facelingi czy Złodzieje Skór. Ale rzecz jasna jest ich znacznie więcej i o wiele więcej takich, no cóż, ciekawych, takich jak Kitty, nie jestem pewien czy on jest dokładnie bytem, ale raczej tak, Imprezowicze i Stypiarze, czy piękna papuga Jerry, chwała Jeremu, nie powiedziałem tego. Ponadto w Backroomsach istnieją różne frakcje, bazy, społeczności czy placówki, które będą do ciebie nastawione bardziej czy też mniej przyjaźnie. Do tych pierwszych zalicza się chociażby The Mac, czyli organizacja, która jak gdyby sprawuje swoistą władzę w Backrooms, aczkolwiek nie do końca, kiedyś trochę więcej o tym opowiem. Natomiast u tych drugich masz chociażby Wyznawców Jerego, czyli totalnie dziwnych ludzi, totalnych fanatyków, ale o nich już zrobiłem oddzielny film, więc w razie czego możesz tam zajrzeć, stosunkowo mało ludzi to obejrzało, a myślę, że jest całkiem interesujący. I tak, to są konkrety w kwestii Backroomsów. Teraz tylko słowem końca opowiem ci, skąd możesz czerpać wiedzę na temat tego świata, a skąd nie do końca, ale tamtejsza wiedza też jest całkiem spoko, ale nie jest aż tak oficjalna. Zatem oczywiście najlepszym miejscem do czerpania wiedzy z Backrooms jest oczywiście backroomswiki.net, czyli najbardziej oficjalna strona, gdzie to opisany jest cały storyline Backroomsów, a także cała kanoniczna historia tego miejsca i naprawdę zachęcam, by się w to wciągnąć, bo jest to naprawdę całkiem ciekawe, ale oczywiście najpierw możesz obejrzeć moje filmy o Backroomsach. To właśnie tutaj masz całą listę oficjalnych poziomów Backrooms, oficjalnych bytów Backrooms i tak, to totalnie kojarzy się z SCP, właśnie te byty, bo mniej więcej są one opisywane w podobny sposób i naprawdę super się to czyta. Znajdziesz tutaj również opowieści z Backrooms, przedmioty z Backrooms, opis grup z Backrooms i to wszystko, więc naprawdę masz tutaj masę rzeczy do poczytania. Ponadto jest to jedyna oficjalna wiedza, z której dowiesz się tych wszystkich kanonicznych rzeczy ze świata Backrooms. Chyba się powtarzam, ale kij. Co ważne, istnieje także polska filia backroomswiki.net, jednakże ja z dobrodziejstw tego miejsca nie korzystam. Co bardzo fajne, istnieje tutaj hub polski, gdzie to znajdują się polskie poziomy, polskie byty, podwarstwy, poziomy enigmatyczne i cała reszta. I cóż, znajduje się tutaj kilka naprawdę fajnych propozycji, które bardzo chciałbym przedstawić w którymś z kolejnych filmów. Albo stworzę po prostu oddzielną serię, gdzie to będę przedstawiał właśnie polskie rzeczy z Backrooms, bo myślę, że będzie to całkiem ciekawe. Znajdziesz tutaj również listę tłumaczeń z tego oryginalnego Wikidota, jednakże jest ona trochę niekompletna, więc raczej radziłbym ci zapoznawać się z listą z Wikidota anglojęzycznego. Aczkolwiek jeżeli za bardzo nie umiesz w angielski, to polski Backrooms Wikidot jest całkiem ciekawym miejscem. I jako osoba, która bardzo lubi Backroomsy, jestem bardzo zadowolony, że powstał. Istnieje także miejsce Backrooms Fandom, jednakże tutaj znajdują się rzeczy nieoficjalne, niekanoniczne i stworzone tylko i wyłącznie przez fanów. Tak się składa, że część Backroomsowego community zdaje się strasznie jechać po fandomie, ale według mnie nie jest aż tak zły, bo znajduje się tutaj kilka naprawdę fajnych rzeczy, takich jak Poolroomsy, czy chociażby rozmaite wyjścia z Backrooms, które są naprawdę całkiem fajne do poczytania. Raz na jakiś czas możesz tam wejść i znaleźć jakąś perełkę, jednakże w większości te artykuły są dość do słabej jakości. Albo żeby nie powiedzieć słabej, średniej. Aczkolwiek od czasu do czasu warto tutaj spojrzeć, chociaż Wikidot powinien być twoim głównym źródłem informacji o zapleczach. Istnieje również strona Liminal Archives, która wydaje się po prostu jakby wyrwana swoim designem z 2006 roku, ale to tylko ja, za bardzo się tym nie sugerujcie. Tutaj również macie listy poziomów i tego typu rzeczy, aczkolwiek ja totalnie nigdy z tego miejsca nie korzystałem, więc totalnie nie wiem, co się tu znajduje, aczkolwiek gdzieś w internecie o tym słyszałem. Aczkolwiek ponownie nie jest to absolutnie nic oficjalnego, a prawdziwych rzeczy o Backroomsach musicie szukać tylko i wyłącznie na Wikidocie. W kwestii tworów fanowskich istnieją także serie na YouTubie, które przedstawiają historie zakorzenione w tym świecie, jednakże ponownie są to rzeczy fanowskie, które nie mają do końca wpływu na oficjalny storyline, tak więc chociażby seria Kane Pixels nie jest aż tak oficjalna w kwestii rdzennej historii Backrooms, ale i tak jest, no, świetna, lubię ją. Jest także kilka innych historii, kilka innych rzeczy stworzonych przez fanów i są naprawdę fajne, więc jeżeli interesujesz się Backroomsami, to sprawdź sobie te nagrania VHS z Backroomsów i tego typu rzeczy, bo naprawdę jest to całkiem fajna gratka dla fanów. No i propos poradnika do Backroomsów dla początkujących, to byłoby już na tyle. Mam nadzieję, że ty, oto początkujący podróżniku, dowiedziałeś się troszeczkę więcej z tego filmu i będziesz mógł dalej poznawać historię Backroomsów na własną rękę. Ewentualnie spójrz na moją serię, tutaj masz kilka ciekawych filmów na temat tego, co tam w Backroomsach się dzieje.
Tymczasem ja pomalutku będę się już żegnać, trzymajcie się cieplutko, mówi do was Mondar. Jak ten film wam się spodobał, zostaw od nim kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chcemy dobyć tych 200 tysięcy widzów już niedługo. Wpadaj na mojego Instagramka, drugi kanał, który jeszcze kiedyś odżyje, a także TikTok ojca, resztę wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem, moi drodzy, trzymajcie się do kolejnych filmów. Miłego dziękuję wam wszystkim, cześć!